Cześć! W dzisiejszym materiale chciałbym pokazać Wam dosyć prosty sposób, gdzie możemy za pomocą testów nerwowo-mięśniowych zbadać kolano. I dzisiaj posłużymy się przykładem tylnej taśmy mięśniowo-powięziowej i elementami terapii, które będą celowane właśnie w nią. Ok, więc jest ze mną Maciek. Spróbujemy sobie teraz zbadać właśnie elementy tylnej taśmy dla lewej kończyny dolnej. Więc jak możemy sobie taki test zrobić? My generalnie posługujemy się zazwyczaj testami, które są bardziej wyizolowane, nazwijmy to, dla poszczególnych jednostek mięśniowo-powięziowych, dla poszczególnych mięśni, ale możemy teraz sobie spróbować zbadać tą tylną taśmę dosyć globalnie. Czyli jak to zrobimy? Maciek sobie właśnie ugina biodro, ugina kolano, więc skraca sobie teraz sporo elementów właśnie tylnej taśmy. Ja będę próbował pociągnąć za okolice stawu skokowego, właściwie łapię nad tym stawem, ciągnę do siebie i zadaniem Maćka, oczywiście jak to w testach nerwowo-mięśniowych, jest po prostu zatrzymać się w tej pozycji. Czyli obciążam teraz wrzycionka nerwowo-mięśniowe, trzymaj i ok. I mam tutaj prawidłowy wynik. Mogę sobie teraz zrobić chociażby odruch ucieczki, trzymaj. No i teraz bez problemu jestem w stanie sobie tutaj tą nogę wyprostować. Więc oczywiście przypominam tylko o tym, że nie siłujemy się, bo nie do końca o to w tym teście chodzi. Więc zakładam, że gdyby ten test u Maćka wyszedł mi z jakiegoś powodu zaburzony, czyli ten ruch nie reagowałby na odruch ucieczki, wtedy bym wiedział, że mamy tutaj hipertonię, ewentualnie od razu byłby wyhamowany, czyli hipotoniczny, to bym sobie pomyślał, że pewnie coś na przebiegu właśnie tego tyłu reaguje w nadmierny sposób właśnie na próbę obciążenia. Tutaj na tą tylną taśmę będzie nam się składał oczywiście mięsień brzucha, tyłytki, mięsień płaszczkowaty oraz oczywiście grupa kulszowo-goleniowa. Nie muszę jej rozpatrywać od razu sobie w całości. Mogę sprawdzić, który z tych elementów przy dodatkowym podrażnieniu czy takiej próbie terapeutycznej będzie mi tą sytuację poprawiać. Ten test możemy sobie też przeprowadzić w leżeniu przodem, z tym, że on będzie wtedy troszkę bardziej selektywny. Z tym, że jeśli teraz ugnę sobie kończynę dolną w kolanie do mniej więcej 90 stopni, stopa będzie ustawiona neutralnie i pociągnę teraz w kierunku do siebie, trzymaj, ok, to mam oczywiście wynik silny, znowu daję odruch ucieczki, bez problemu mi tutaj te teraz struktury odpuszczają, więc mam taki sam wynik u Maćka jakby w leżeniu tyłem, no ale możemy sobie zasymulować sytuację, gdzie ten wynik byłby z jakiegoś powodu negatywny, tak? Czyli teraz Maciek, będziesz ze mną trochę współpracował. Okej, czyli zakładam, że on jest teraz słaby, tak? Mógłbym sobie od razu sprawdzić, czy winę tutaj ponosi za to jakiś element właśnie przyczepów wchodzących w dół podkolanowy. Celowo dzisiaj zwracam na niego uwagę, dlatego że ten obszar często w terapii manualnej czy w masażu jest mocno pomijany, dlatego że uważa się, że tutaj właśnie z racji tego, że mamy dużo tkanki nerwowej, dużo tkanki naczyniowej, węzły chłonne, że nie powinno się w nim tutaj specjalnie dużo grzebać. Osobiście jestem z zupełnie innego zdania. Bardzo ten obszar jest taki wdzięczny do pracy. Mamy tutaj pośredni dostęp do torebki stawowej, w którą wchodzą ścięgna właśnie grupy kulszowo-goleniowej, część powięzi otaczającej mięsień brzuchaty łydki, więc u pacjentów, którzy są na przykład po urazach kolana, byli przez jakiś czas unieruchomieni, będziemy mieli problem z pełnym wyprostem. Czasami nawet jeśli ten wyprost jest względnie dobry, to taka dysfunkcja na tylnej ścianie torebki stawowej może nam pozostać. Więc co mogę zrobić, żeby upewnić się, że to jest akurat miejsce, z którym chciałbym pracować? No więc generalnie mogę chociażby spróbować sobie skompresować tą tylną część, tak, czyli dół podkolanowy kompresuję i teraz jeszcze raz wykonuję test i teraz gdyby on mi właśnie wychodził
jakby no, w taki pożądany sposób, tak? Czyli miałbym tutaj normotonię, tak jak teraz, no to wtedy będę wiedział, że ok, coś mi się w tym teście zmieniło, jest prawidłowo, powinienem z tym miejscem pracować. Jakie mamy tutaj możliwości terapeutyczne? Więc pokażę Wam dwie metody, z których najczęściej jakby tutaj korzystam. Jedna jest bardziej bezpośrednia i jedna wykorzystuje raczej taką, powiedzmy, trochę dłuższą, nazwijmy to dźwignię mięśniowo-powięziową. Więc może zaczniemy sobie od tej części pośredniej. Dla osób, które nie czują się specjalnie komfortowo, tak dobrze jeszcze palpacyjnie w takiej pracy, myślę, że to będzie trochę lepsze, dlatego że tutaj nie bezpośrednio dotykamy samego dołu podkolanowego, a jedynie grupy kulczowo-goleniowej, którą będziemy wybierać z niej luz w kierunku do przyczepów, czyli tam w kierunku do guza kulczowego. Mam tutaj już ugięty staw kolanowy. Wybieram cały ten luz i teraz rozciągam całą tą przestrzeń dołu podkolanowego właśnie taką metodą zahaczania i rozciągania. Tak? Także cała ta tkanka znajdująca się pod moją ręką, ale też wchodząca tutaj głęboko w dół podkolanowy, w torebkę stawową, będzie mi się fajnie rozciągać. Więc będę angażował teraz zarówno tkanki miękkie, jak i całą masę zatopionych w nią mechanoreceptorów. Ok, więc taką pracę możemy wykonywać przez kilka minut, po czym jeszcze raz testem, który przed chwilą pokazałem, sprawdzić, czy mamy tutaj jakąś istotną zmianę. Drugą opcją jest taka praca już troszeczkę głębiej w samym dole podkolanowym. Oczywiście pamiętamy, że poza tkanką miękką, naczyniową, nerwową w dole podkolanowym mamy tutaj też bezpośredni wpływ na mięsień podeszwowy i mięsień podkolanowy. Nie są specjalnie proste palpacji, jednak jeśli wejdziemy sobie tutaj właśnie tak na ugiętym kolanie dosyć głęboko, tak jakbym chciał palce skierować w kierunku do rzepki od strony wewnętrznej, to mógłbym wyczuć, przesuwając palce od góry do dołu, że przetaczam się po tkance mięśniowej, która idzie niejako troszeczkę w poprzek tutaj szpary stawu, no to będzie oczywiście mięsień podkolanowy. Więc tutaj możemy sobie zupełnie bezpiecznie, śmiało z nim popracować. I staram się tutaj takim ruchem przesuwania palców po prostu opracować to miejsce do momentu, kiedy poczuję, że ta tkanka jest cieplejsza, znacznie bardziej elastyczna. Może to również potrwać jakieś 2-3 minuty. Oczywiście też w zależności od tego, w jakim stanie jest pacjent, jak reaguje na naszą terapię, no to może też to potrwać dosyć różnie. Aczkolwiek no, starałbym się nie przekraczać właśnie kilku minut pracy w tym miejscu. Dobra. Ok. Oczywiście po takiej pracy warto jeszcze raz wrócić do tego testu, który robiliśmy wcześniej, więc gdyby oczywiście Maciek był takim moim realnym pacjentem, to na początku ten test byłby zaburzony, czyli objawiałby się hipotonią albo hipertonią. Zrobiłbym sobie taką terapię, po czym sprawdził, czy mam tutaj już taki wynik normotoniczny. Oczywiście pamiętajmy o tym, że na problemy z kolanem mogą się składać nie tylko lokalne dysfunkcje. Równie dobrze problem u Maćka mógłby wychodzić na przykład z jakiegoś innego miejsca na tej tylnej taśmie. Czyli najczęściej mógłby to być okolice guza kulczowego. Dosyć często, jeśli chodzi o takie urazy typowe, nazwijmy to ortopedyczne, no to może tam dojść na przykład do naderwania takich struktur. Bardzo częste są też problemy w okolicy stawu skokowego. Także zachęcam do tego, żeby też troszeczkę eksperymentować. Ten sposób, który Wam pokazałem z
kompresją miejsca, które podejrzewamy o dysfunkcję, można wykonywać właśnie także w tych pozostałych miejscach. Tutaj warto zwrócić zawsze też uwagę na wywiad z pacjentem. Jeśli były często nawracające, powiedzmy, skręcenia stawu skokowego, no to oczywiście moglibyśmy ten staw skokowy też sobie skompresować i zobaczyć, czy będzie nam to wpływało na test, który przed chwilą pokazałem. Także dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że taka forma pracy Wam się podoba. Jeśli chcielibyście otrzymać dodatkowe materiały, które mamy dla Was w związku akurat właśnie z tym filmem, to wystarczy, że klikniecie sobie link, który jest pod tym filmem, no i tam będziecie mieli instrukcję, co dalej należy zrobić, żeby takie materiały pobrać. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!